Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na drugą część poradnika pod tytułem Jak się wybić na YouTube. Pierwsza część poradnika to były takie ogólne wskazówki, jak w ogóle zacząć, jak się zabrać. Film Wam się spodobał, prosiliście o kolejne części. Niestety wcześniej nie było czasu, żeby się za tą serię wziąć. Dlatego teraz spróbuję to nadrobić i jakoś w miarę regularnie wrzucać kolejne odcinki. Tak jak powiedziałem, w poprzednim odcinku było sporo porad, ale takich ogólnikowych. Teraz będziemy brać się już konkretnie za poszczególne takie składowe samego istnienia na YouTube jako twórca. Dlatego w poprzednim filmiku temat Waszych filmów zostawiłem Wam, czy to będą jakieś właśnie testy rozpakowania sprzętu komputerowego, może sprzęt AGD, RTV. Mogą to być kulinaria, vlogi, przeróżne dziwne tematy, jakie Wam przyjdą do głowy. Ważne jest to, aby nagrywać ciekawie, nagrywać przede wszystkim dla widzów, nie próbować tylko siebie lansować, bo nie o to w tym chodzi. Jeśli będziecie trzymać się tych prostych wskazówek, myślę, że widz się zawsze znajdzie na ciekawy materiał. A teraz, w tym odcinku porozmawiamy sobie o kamerach wideo, czyli czym nagrywać i jak nagrywać, żeby te filmy jakoś się prezentowały w sieci. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach jakość nagrania jest bardzo ważna, prawie tak samo ważna jak sama treść. Większość youtuberów nagrywa przynajmniej w HD, najlepiej jeśli kamera nagrywa w Full HD, ale też nie każdy może sobie na taką kamerę na początku pozwolić. Mam już też kamery lepsze, ale to jeszcze na tym etapie nie powinno Was interesować. Tak więc skupmy się na kamerach HD i Full HD. Ewentualnie, jeśli komuś trafił się na przykład dobry smartfon, jakiś iPhone czy Samsung Galaxy S4, S5, wtedy ta kamera jest tam, myślę, że w miarę dobra, jeśli byście sobie skombinowali jakiś niewielki statyw i taki specjalny uchwyt do telefonu, do smartfonu, bo są takie uchwyty, to można spróbować filmować takim właśnie telefonem, żeby po prostu zaoszczędzić sobie wydatku. Ale oczywiście jest to rozwiązanie tymczasowe. Jeśli Wasz kanał się zacznie rozkręcać, wtedy warto inwestować już w porządny, profesjonalny sprzęt. Też ewentualnie można nagrywać jakimiś kamerami sportowymi, jeśli przypadkiem takie macie, ale nie polecam, bo te kamery na ogół nagrywają dobrze w dzień, przy dobrej pogodzie i też występuje taki ten efekt rybiego oka, czyli ten obraz po bokach jest zaokrąglony, taki spłaszczony, też to troszkę dziwnie może wyglądać na YouTube. Dlatego mimo wszystko raczej skupiłbym się na takiej tradycyjnej kamerze. Jeśli macie ograniczony budżet, to zawsze dobrze rozejrzeć się za kamerami używanymi, chociażby na Allegro, ponieważ jest ich tam mnóstwo. Możemy je kupić o połowę taniej niż normalne nowe modele w sklepie. Jeśli naprawdę budżet jest okrojony, można kupić nawet kamerę nie nagrywającą w HD, tylko w takiej standardowej rozdzielczości, ale za to dobrej firmy, czyli na przykład jakiegoś Panasonica, Canona, czy coś w tym stylu. Nie polecam kupować kamer z Allegro, które kosztują po 300-400 zł. Napisane jest w aukcji, że jest to Full HD, tak zwany full wypas. Nie sądzę, żeby w takiej kwocie to jakkolwiek dobrze nagrywało. Jeszcze jedna opcja. Jeśli macie dobry aparat cyfrowy, może to być nawet kompakt, ponieważ ja sam nagrywałem na początku kompaktem. Za chwilkę też postaram się Wam wrzucić takie porównanie, jak to u mnie ewoluowało. Jeśli akurat macie też lepszy aparat, czyli jakąś lustrzankę cyfrową lub bezlusterkowca, który nagrywa przynajmniej w HD, full HD, to myślę, że taki aparat też można sobie jako kamerę wykorzystać z powodzeniem. Naprawdę takie urządzenie może wystarczyć na długi, długi czas, ponieważ niektóre aparaty nagrywają z jakością bardzo porównywalną do kamer, jakością i obrazu, i dźwięku. Minusem jest to, że czasami też matryca się szybko przegrzewa i nagramy tylko kilka minut i musimy to po prostu przerywać. W kamerze wideo takich ograniczeń raczej nie ma. Tak tylko troszeczkę schodząc z tematu, bo to Was pewnie też ciekawi, jak ja zaczynałem, zobaczycie sobie teraz porównanie. Na początku nagrywałem kompaktowym aparatem Olympus, to była rozdzielczość HD. Dźwięk był bardzo słaby, bardzo zaszumiony, obraz był taki sobie, jeśli pogoda była sprzyjająca, to jakoś to wyglądało. Później kupiłem kamerkę już taką, powiedzmy, pełnoprawną, która nagrywała w Full HD, chociaż było to chyba interpolowane Full HD z HD. Mniejsza z tym, była to kamerka BenQ M23, kosztująca jakieś 450 zł, tak więc wydatek wcale nieduży. Natomiast kamerka ogólnie dająca radę przy dobrym świetle. Z dźwiękiem było troszeczkę gorzej, pamiętacie, ten dźwięk był taki przytłumiony, bardziej zaszumiony. Nie było takiej jakości, jak jest w tym przypadku. No i teraz moja kamera, której używam już ponad rok, Panasonic HCV520.
Tu już wydatek był rzędu 1500 zł, ale taki wydatek się bardzo szybko zwraca i naprawdę ta kamera jest jak dla mnie w tej chwili niezastąpiona. Testowałem też wyższy model za jakieś 3800. Tam to już jest naprawdę wszystko niesamowite. Praktycznie ta kamera nie potrzebuje żadnego oświetlenia specjalnego. Nagrywa zawsze świetnie, ale może kiedyś się uda taką kamerkę zdobyć. Tak więc jeśli chodzi o te moje kamery, to by było na tyle. Póki co nie planuję zmian, przynajmniej przez najbliższe pół roku, rok. Wracając do kamer polecanych przeze mnie. Tak jak powiedziałem, zamiast kupować jakąś podejrzaną kamerkę No Name z Allegro za 400 zł, podobno nagrywającą Full HD, lepiej kupić sobie używaną kamerę nawet o standardowej rozdzielczości, ale porządnej firmy, sprawdzoną. Wiadomo, że ta rozdzielczość, ta jakość będzie troszeczkę się różniła od materiałów Full HD czy HD, natomiast będzie to wszystko jakoś wyglądało, miało ręce i nogi. Na pewno będzie to lepsze niż nagrywanie jakimś pierwszym, lepszym sprzętem za kilkaset złotych. Później możecie poszukać kamer nagrywających typowo w HD. Teraz takich modeli już na rynku nie ma co prawda za dużo, ale jest plus taki, że są one zawsze tańsze od tych nagrywających Full HD i ten obraz jest już przyzwoity. Natomiast jeśli planujecie już poważnie rozkręcić swój kanał, to polecam kamery zaczynające się od 800-900 zł, czyli kamera Samsunga, którą też testowałem kiedyś, była całkiem ok, jak na początek. Natomiast jak już wydamy od tych 1100-1200 zł w górę, to mamy pewność, że ten sprzęt będzie najwyższej klasy. Polecić mogę kamery chociażby Panasonica, Sony czy Canona. Mamy jeszcze co prawda kilka firm na rynku, ale te trzy myślę, że są najciekawsze i nieważne, który model kupicie, to będziecie zadowoleni. Tak więc jeśli chodzi o same kamery, to by było na tyle. Na koniec podam Wam jeszcze kilka przykładowych modeli z cenami. Ale co musicie wiedzieć też, żeby kamera nagrywała dobrze, trzeba odpowiednio doświetlić plan i to właśnie będzie temat kolejnego odcinka. Później skupimy się też na takich aspektach jak dźwięk w filmie, jak poprawić dźwięk, jak zrobić, żeby ten dźwięk był dobry. Będziemy omawiać też takie tematy jak renderowanie filmów, czyli jakimi programami darmowymi, płatnymi najlepiej sobie te filmy obrabiać, żeby one fajnie, ciekawie wyglądały w sieci. A więc myślę, że jeszcze kilka ciekawych odcinków tego poradnika nam się zapowiada. To dałem Wam taki zwiastun najbliższych moich pomysłów. Co będzie później, to się okaże w trakcie samego nagrywania, ponieważ pomysły ciągle jakieś tam świeże mi przychodzą, dlatego myślę, że będzie co oglądać. Póki co postaram się, żeby raz w miesiącu był kolejny poradnik z tego cyklu, a jak będzie w praktyce, zobaczymy. W każdym razie dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego poradnika i pozdrawiam Was, cześć!